Cześć, witam wszystkich. Chris dalej głosu nie odzyskał, dlatego nie nagrywa filmu, żeby się nie nadmierzać. Jesteśmy aktualnie na 6 klasie. Tym razem dysze niebieskie, 110 stopni, żeby zejść z wody, a żeby kropelki była drobniutka. O, zobaczcie, tu już jest totalna lipa, a tu już jest lepiej. Pozdrawiam. Cześć, witam Was ponownie. Lecimy tutaj metko na zolę. No, ona się trochę złoci, ale jeszcze tutaj jest zielona. Tu jest tak ciut trochę lepiej, ciut gorzej, ale ona jeszcze jest zielona. Będzie popalona, to popalona. Zaraz tutaj będę zbijał dawki sobie przy następnym kursie, ale nie jest źle. Patrzcie sobie, muszę delikatnie z belką chyba przelecieć. No, założyłem niebieskie dysze z tego względu, że to drobniejsza kropelka i przy 160 litrach, bo tyle daje, jest taka fajna ogóle. W ogóle nie ma nic wiaderku. Pomyślałem, bez sensu tutaj dawać więcej, to jest zabieg na kłosa, tak? Na mnie liczy się wydajność i obok mamy kukurydzę. No, nie jest za wysoka. Akurat już ten jakiś gorszy odcinek ma około metra. No ale można by powiedzieć, że ona to najbardziej ucierpiała. Tam od połowy pola jest ciut lepiej. No i tak wygląda tutaj euforia. Powiem Wam, że te dwa zabiegi z tymi aminokwasami chyba przyniosły jakiś skutek, bo naprawdę jest. Ja w życiu tutaj te trójki nie robiłem, bo to się nie kalkulowało, bo to za chwilę było wszystko już wycięte. Muszę trochę peleczkę sobie tutaj poziomować, bo wszystko było wycięte i nie było sensu. No, w tym roku pięknie zielono pole po rzepaku. Azotu dałem na regenerację. Około 150 kg w czystym składniku. No i przynieść może po rzepaku. Tutaj pszenica jest wykonana w technologii bezorkowej. Taką decyzję podjąłem, więc zobaczymy. No na razie jestem zachwycony. Może mi się udało trafić, ale na pewno lepiej chyba niż orkowo, bo tutaj jak było to płynięcie tej wody, tego wszystkiego, to nie rwało tej ziemi, bo ona nie była, a jednak jeszcze ta linia krow ma ten wał gumowy i ona tą ziemię przybiła, a później ja tak samo ze swoim wałem jechałem. A i może mamy efekt, jaki mamy. Ścieżki nie pomyło. Ja kończę, bo tu muszę się mocno teraz skupić na tym, bo raz z jedną, raz z drugą, żebym nie pryskał nieba. Pozdrawiam.